Też Państwu powiem, że to nie jest tak, że nie myślę o tym. W tej sprawie poszła korespondencja do ministerstwa, w tej sprawie rozmawiam z służbami wojewody, w tej sprawie rozmawiamy z Regionalną Izbą Obrachunkową, bo to mówię, to jest bardzo ciekawy przypadek naszej gminy. Niemniej jednak prawo jest w tej chwili takie, jakie jest. Natomiast rozwiązaniem, które mogłoby być wprowadzone, jest pozaumowny odbiór, czyli na podstawie innej umowy odpadów biodegradowalnych, ale wszystko to zależy od tego, co otrzymamy w ofercie przetargowej, bo nieważne, czy to będzie w ofercie przetargowej takiej, czy to będzie w sposób odrębnej umowy, oczywiście też zawartej na podstawie obowiązujących przepisów, trzeba za to zapłacić. I wracam do mojego jednego z pierwszych stwierdzeń. Środki na to powinny pochodzić z odpadów, ponieważ z innych źródeł finansowania możliwości dotowania odpadów się kończą. I to się w tym tak naprawdę zamyka. Dziękuję. Chciałem w takim razie pytanie, czy my możemy liczyć, odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi pana wójta, na jakiekolwiek zmiany od stycznia? Bo tu słyszę już to, co chyba rozmawialiśmy w czerwcu, lipcu, co jest bardzo pozytywnym sygnałem, co ustawa, z tego co wiem, też zakłada, że możemy te biodegradowalne traktować jako wywóz niekoniecznie koncesjonowany i to byłoby na pewno pomocne. Czy mieszkańcom możemy przekazać, że możemy liczyć, że tego rodzaju zmiany będą uwzględnione? Jeżeli pan wójt przedstawia to w taki sposób, że chce z nami utrzymywać jakiś dialog, chcielibyśmy przekazać to mieszkańcom. W ramach odpowiedzi zawsze prowadzę z każdym dialog, nie odcinam się od nikogo. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o konkretne informacje, zmiany do postępowania przetargowego nie przewiduję, ponieważ na razie obowiązuje mnie regulamin, który ustala Rada Gminy. A tak jak powiedziałem też na dzisiejszym spotkaniu, nic mądrzejszego na tą chwilę Radzie Gminy nie jestem w stanie zaproponować. Nie było też innych wniosków, także regulamin obowiązuje, ja muszę przetarg ogłaszać i on będzie ogłaszany na zasadach, które obowiązują od lipca. Niemniej jednak warunki ekonomiczne, jakie... I oczywiście też było pytanie na rok, to nie ulega wątpliwości, ponieważ nie przewidujemy póki co zmian naszego prawa w tym zakresie. Także będzie to przetarg na rok. Jeżeli warunki ekonomiczne pozwolą, rozważę taką możliwość, bo muszę nie tylko warunki, ale również pieniądze Radzie Gminy przedstawić, które ewentualnie mogliby przeznaczyć na dodatkowe wywozy odpadów biodegradowalnych, więc jest to rozważane, zależne od środków. Tak jak widzimy na razie w raportach, które figurują na BIP-ie, to gmina cechuje się bardzo wysoką ściągalnością opłat od mieszkańców. I idąc tym tropem, zrobiliśmy sobie takie przeliczenie, jeżeli przyjęliśmy założenie, znam nasze liczby, jakie wiemy, mieszkańców i działkowców, które jak większość z Państwa oczywiście wie, ma tą ustawę opłatę taką zryczałtowaną, co pod rząd też może być jakimś problemem. No, z naszych wyliczeń wyszło, że przy 100% ściągalności opłat w aktualnej wysokości i biorąc pod uwagę to, że mieszkańcy Koniec stanowią 14, niecałe 15% gminy, to przy 100% ściągalności opłaty tylko z naszej miejscowości stanowią 17% budżetu na wywóz odpadów na ten rok, według starego systemu. Wydaje mi się, że to jest też dobry powód, dla którego warto zastanowić się na tym dalej, żeby jednak może rozróżnić wywóz ten biodegradowalnych odpadów, może niekoncesjonowanego przewoźnika, który może będzie proponował inne opłaty, żeby pójść tym tropem, bo z tego, co mieszkańcy mówią, no nie rozumiem, dlaczego mają teraz ponosić dodatkowe koszty, zlecać komuś jeszcze wywóz. Ale są w stanie większość tych mieszkańców udźwignąć to, że jeżeli gmina wprowadzi w samym swoim obszarze takie zasady, że do 10 worków odbiera w ramach tej opłaty, mówię oczywiście o jakiejś teoretycznej liczbie, to dalej w ramach jednak jakiejś edukacji ludzie będą musieli nauczyć się ograniczać te odpady. I do tego właśnie chcę doprowadzić. Do ograniczenia ilości odpadów, bo to jest tak naprawdę skutek realny. W tej chwili sytuacja prawna jest taka, że jest możliwy ten system, czyli te osoby, które chcą są gotowe ponieść dodatkowe koszty, no przecież mają takie możliwości, tak, bo mogą kogoś wynająć do tego, żeby im odpadów na przykład przewiózł. Taka w tej chwili jest
możliwość, więc to jest jak najbardziej definiowany koszt, który ponosi konkretna osoba, która wytwarza konkretną ilość odpadów, tę sporną ilość odpadów, na którą tak bardzo umownie mówiąc brakuje środków z opłat, więc tak to wygląda na tą chwilę. Więc jeszcze raz powtórzę, przetarg będzie ogłaszany póki co na starych zasadach, bo na razie nie mam innych dokumentów, które by mnie do tego upoważniały. Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć coś takiego, że generalnie cieszę się z tego, że pan wójt myśli o innym sposobie zagospodarowania, realizacji tego zadania trudnego, którym są odpady biodegradowalne, bo to jest jakiś nowum w stosunku do dyskusji, którą do tej pory prowadziliśmy. Chciałem sprostować to, o czym pani radna Kozłowska powiedziała, myśmy o limitowaniu to mówili dość dawno i nawoływali państwa do tego, żeby rozważyć to limitowanie jako jeden ze sposobów rozwiązania problemu, ale jest również taka sytuacja z systemem, jak mówi pan wójt, z tym, że generalnie cała Polska ma z tym problem, bo zarówno zasady, które w tym systemie, w tej ustawie zostały określone, jak i ograniczenia, które ma gmina co do sposobu realizacji tego systemu, powodują, że to jest system, z którym wszyscy mają problemy z jego sfinansowaniem. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że my swego rodzaju wydzielenie pewnej grupy mieszkańców i podzielenie gminy wbrew temu, że tego nie wolno zrobić, de facto robimy. Jeśli wprowadzimy taką zasadę, o której wcześniej dyskutowaliśmy, że ci, którzy zadeklarują kompostownik, posiadanie kompostownika, będą płacili 23 zł od osoby, a ci, którzy nie zadeklarują, będą płacili 33 zł od osoby, to de facto jest to prawie 50% więcej będą płacili ci, którzy nie zadeklarują kompostownika. Nie mają nic z tego. I jest to taka grupa, która faktycznie, tu chciałem zwrócić uwagę na to, o czym pan przewodniczący Rady Osiedla powiedział, również jestem członkiem Rady Osiedla, jestem radnym z Sokolnik, jestem mieszkańcem Sokolnik, oni z tego nic nie będą mieli. Będą płacili o połowę więcej i nie będą z tego nic mieli. Ja rozumiem problemy wynikające z tego, że tych bioodpadów jest tak ogromna ilość, ale faktycznie my próbowaliśmy uzmysłowić państwu i cieszę się, że członkowie Rady Osiedla przyszli i jak gdyby wzmacniają ten głos, o którym my mówiliśmy, że no jest wielki problem w Sokolnikach i to nie jest problem polegający na tym, że myśmy sobie powiedzieli, że nie wywozimy i w ogóle nie wiadomo, co z tymi bioodpadami zrobić. Część ludzi w jakiś sposób sobie to radzi. W tej chwili one są wywożone za dodatkową opłatą. To jest to, o czym panowie mówili. My jesteśmy gotowi w Sokolnikach rozważyć to, żeby za nawet ten limitowany odbiór bioodpadów płacić dodatkowe pieniądze. De facto ten system, który my przyjęliśmy jako Rada i chcemy przyjąć, przedłużyć na przyszły rok, o czym mówił pan mój, on do tego prowadzi. Do tego, że ci, którzy chcą korzystać z tego, żeby te bioodpady tylko, że odbierane w tej chwili i samodzielnie wywożone na przok, chcą za to płacić więcej, ale Sokolniczani jednocześnie chcą, i to chcę wyraźnie powiedzieć, aby ci ludzie spośród nas, którzy są najsłabsi, którym najtrudniej jest to zrobić. I tu nie jest tak, jak pan Kaliński powiedział, mowa o tych 80 workach, on wcale nie domaga się tego, żeby te wszystkie worki zostały wywiezione. Ale żeby część wywieźć tym, którym jest najtrudniej i część jego worków w ramach tej opłaty była wywieziona. I ten system podwójnego płacenia, 23 zł i 33 zł, wbrew tego, o czym mówimy do tej pory, tak naprawdę również dzieli mieszkańców.